pierwszej kolejności gratulacje panu z otrzymanej nagrody Kumuls 2022 w hotelu Airport Hotel Okęcie w Warszawie. Proszę powiedzieć, co to jest za nagroda oraz w jakiej kategorii pan ją otrzymał? Ja osobiście tego nie otrzymałem, tylko otrzymał tą nagrodę Orlen Grupa Grabacyjna Żelazny za wykonanie w kategorii Extreme.pl, czyli z lotów dość ekstremalnych, i były to wykonanie lotów w składzie trzech samolotów z Lin 50, prowadzący Wojtek Krupa, lewoskrzydłowy Dominik Łuczak, prawoskrzydłowy Wojtek Grzechowiak, podczas 1 sierpnia godzina W narysowanie nad Warszawą Polski walczącej symbolu oraz potem 1 września lot nad Westerplatte i nad Gdynią na uczczenie wybuchu drugiej rocznicy II wojny światowej. Także jest to nagroda dla zespołu Orlen Grupa Grabacyjna Żelazna. Pana zdanie, właśnie osoba, która otrzymała daną nagrodę i którą otrzyma oczywiście od pana jako reprezentanta właśnie laureata, jak daną osobę wewnętrznie odbierze? Chodzi o osobę, dla której pan daną nagrodę odebrał. Co ona będzie znaczyć dla tej osoby? Dla nas to jest wielka nagroda zespołowa, bo wszyscy tworzymy to latanie od 23 lat zespołowe, jako najdłużej latająca cywilna grupa grabacyjna w Polsce. I na pewno koledzy, a nie wiedzieliśmy o tym, gdy koledzy się dowiedzą, że ja tą statuetkę będę wiózł na nasze lotnisko w Kąkolewie, to na pewno dzisiaj będą mieli łzy w oczach, bo te loty wykonujemy z wielką pasją, wielkim zaangażowaniem, radością dla publiczności, ale też jako piloci, jako żołnierze, też te wszystkie loty takie czy na 1 sierpnia Polska Walcząca, czy 1 września, to wykonujemy z dużą taką atencją patriotyczną. A proszę powiedzieć, gdzie w social mediach można znaleźć najwięcej informacji o waszym tak zwanym zespole? Na social mediach pod tytułem Orlen Grupa Grabacyjna Żelazny. Tam można znaleźć, tam są filmiki, tam są relacje z naszych treningów, tam żyjemy. A na co dzień lotnisko Ruchu Poznańskiego pod Grodziskiem Wielkopolskim, lotnisko Kąkolewo. Zapraszamy serdecznie na treningi, do zwiedzania lotniska.